coś warczy, widzę na niebie samolot, potem drugi, potem już nic nie widzę i nie słyszę, tylko dym, pył i huk. Tata bierze mnie na barana, uciekamy z mamą przez pola. A za nami mnóstwo tych, którzy nie potrafią już biec. Jeżeli po życiu jest śmierć, to potem ta śmierć się kończy i znowu jest życie? Róża. Rozpłakała się, bo urzędziła ją pszczoła. Kiedy pszczoła urządzi, to już potem nie żyje. Nie ma powrotu. Mamy coś na urządzeniu? Mogę zaproponować flow. Dlaczego to krzesło takie niewygodne, co? Ewentualnie malinową ekstazę. Raspberry ecstasy. Ciepłe maliny. To śmieta. Jakże to wszystko dzieje się naprawdę. Ja wczoraj jeszcze wracałem po pracy tramwajem. Samolotem. Wolną drogą, bo szybcy też zbombardowali. Zostało nam jakieś 30 km do Tarnowa, 80 na niedzielę kratków do Tarnowa. W końcu zatrzymał się jakiś chłop. Za ile do Tarnowa? Kto pierwszy po nacerkę przegrał? Za twoją marynarkę. Mówi ten w końcu. Dobra cena w sumie. Ale wieczór chłodny. Dobra, pakujemy się na wóz, dojeżdżamy do Tarnowa przed północą. Rowery są teraz 3-4 razy droższe niż przed wojną. Jest interes do zrobienia. Dlaczego przy ostatnim interesie nie przyszło ci panu obejrzeć porządnie przynajmniej jedną świecę? Kupił cały wazon świec, bał się, że ubiegną na linię. Ale najbardziej się bał, że sprzedawca przyjechał aż z koło mej. Zorientuje się, ile kosztują świece w Tarnowie, że mianowicie są 4 razy droższe. Nawet było żal, że sprzedali tak tanio. Prawda? Było ci żal. Może i było. Ale najbardziej, gdy tamten odjechał najbliższym pociągiem z twoimi dolarami w kieszeni. A ty się zorientowałeś, że świece nie mają knotu. Może kawy? To tyle na początek o moim ojcu. Ja jeszcze chcę lody. Ekstazę. Ekstazę. Tato! Mniej więcej tyle miał wtedy lat. Trudno jest myśleć o swoim ojcu, jako 30-paroletnim chłopaku. Tym bardziej o dziadku? No, tym bardziej. Ale... no... przecież kiedyś tyle... musiał mieć. Może właśnie wtedy, kiedy ja miałam 7. I zasypiałam, kiedy wybuchła wojna, i zasypiałam po ciężkim dniu w ciasnym mieszkaniu na Goldhammera, gdzie zjechała się cała rodzina.